Decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tak zwanej trzynastki emeryci otrzymają w tym roku w jednej przesyłce pocztowej, a wysyłka listów rozpocznie się w kwietniu. Decyzja o tym, aby obie ważne dla świadczeniobiorców decyzje znalazły się w jednym liście, została podyktowana analizą kosztów wysyłki. W tym roku waloryzacja ponownie będzie procentowo kwotowa. To znaczy, że emerytury i renty wzrosną o 3,56%, ale z gwarancją minimalnej podwyżki. Podwyżka dla emeryta wyniesie przynajmniej 70 zł brutto pod warunkiem, że pobierał dotychczas minimalną gwarantowaną emeryturę albo wyższe świadczenie. O co najmniej 70 zł brutto wzrosną również renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinne. Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy będą wyższe o minimum 52,50 zł brutto, natomiast emerytury częściowe o co najmniej 35 zł brutto. Od marca wzrosną także kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń. Minimalna emerytura wyniesie od marca 1200 zł, co oznacza podwyżkę o 100 zł. Otrzymują ją osoby, które mają odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy kobieta co najmniej 20 lat, mężczyzna co najmniej 25 lat. Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, najniższa renta rodzinna oraz renta socjalna od marca również będą wynosić 1200 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie wynosić minimum 900 zł, co oznacza podwyżkę o 75 zł. Oczywiście wszystkie wartości podajemy brutto. WZUS waloryzacja obejmuje emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja dotyczy świadczeń przysługujących na dzień 29 lutego 2020 roku.